Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Kuba Indryka, Indyka HPL, jesteśmy na gali KSW79 w Libercu. Ze mną trener Robert Złotkowski, witam. Dobry wieczór. No przyjechałeś dzisiaj tutaj z Danielem Omielańczukiem, no niestety ta walka przegrana. Jaki powód według trenera? No myślę, że już... no co? Kontuzje. Myślę, że już raczej Daniel Omielańczuk ma ten... tą swoją karierę, bardziej już ten czub swojej kariery za sobą, no i to jest raczej już jest takie schodzenie ze sceny, tak powolutku, także no co, no fajnie, że mogliśmy zawalczyć w Libercu, fajnie, że Michał Kita wziął tą walkę na szybko, na kilka dni przed, także bardzo mu dziękujemy za to, bo dzięki temu Daniel mógł zawalczyć. No i co, no walczyć tak jak przeciwnik pozwoli, Michał nie pozwolił za dużo, panowie dali mocną, ciężką walkę dla siebie, wyczerpującą. No i co, no, stało się tak, jak się stało. Kolokwialnie spytam, co poszło nie tak, to znaczy, czy tam zabrakło troszeczkę kondycji, zabrakło troszeczkę parteru, czego? Zabrakło zdrowia. Zarówno myślę, jak i jeden, jak i drugi pan byli wyczerpani trudami tego pojedynku. No, suma summarum, Michał Kita zachował więcej tej energii, tego zdrowia w tej walce, no i skończył tą walkę w trzeciej rundzie. No to można powiedzieć tyle o tej walce, ale w narożniku także był na przykład Anzor Ażijew, który Maciej Turski dzisiaj wrzucił film z jego tarcz i się pytał, czy chcieliby zobaczyć go na Narodowym. Czy trener myśli, że są w ogóle takie szanse, że Anzor jeszcze wróci do MMA? Nie wiem, dzisiaj potarczowaliśmy sobie troszeczkę razem o tarczy. Robimy to. Kiedyś tarczowałem Anzora, jak był moim zawodnikiem. Teraz jest head coachem w naszym klubie i też czasami na obozach, czy to w klubie, czy tak jak teraz na wyjazdach tarczujemy i się wygłupiamy, trenujemy. Myślę, że Anzor jeszcze nie pożegnał się do końca z oktagonem, chociaż kategorycznie na razie zaprzecza, że nie będzie już walczył, ale myślę, że kibice, ja również chciałbym zobaczyć jeszcze Anzora w akcji, ale tak naprawdę to jest jego i wyłącznie decyzja, także my możemy chcieć, możemy marzyć o takim pojedynku, żeby jeszcze wrócił. No ale tak jak mówię, to jest jego decyzja, tylko i wyłącznie jego decyzja. No ale ta gala na Narodowym sporo gdzieś tam wprowadza zamieszania teraz. Widziałem też na tarczach Juras przychodzi czasami. Wystartował Juras Challenge, wielki powrót na Narodowy? No słuchaj, bardzo byśmy chcieli, żeby Juras zawalczył na Narodowym. Ja myślę, że... Łukasz Jurkowski trenuje ze mną już od dawna, ruszamy się, przyjaźnimy się na co dzień, także lubimy się spotykać i razem trenować. Zrobiliśmy wiele walk razem, także ten sentyment jeszcze pozostał, jest między nami taka chemia, trener-zawodnik. No co, ja bym chciał na przykład, żeby Juras zawalczył na Narodowym i pożegnał się z kibicami. Czego może chcieć taki fighter jak on, z takimi osiągnięciami jak... stoczyć ostatnią walkę, gdzie? W Warszawie i usłyszeć jeszcze raz scenę o Warszawie i wychodząc. Pamiętam tą pierwszą walkę, gdzie toczył na Narodowym Juras i wszyscy śpiewali scenę o Warszawie. Jak ja to... miałem ciarki wtedy. Wszyscy chyba mieliśmy ciarki, jak Juras wychodził do Sokodżu wtedy i wygraliśmy tą walkę. No i teraz fajnie by było się tam pożegnać na Stadionie Narodowym. Ja przynajmniej osobiście bym chciał tego, żeby Juras właśnie tam, w tym miejscu, w Warszawie, przy tej piosence zakończył swoją karierę. Oczywiście zwycięską walką. A jak wygląda teraz Juras, jak się rusza? No bo ostatnio widzimy trochę więcej się zaczął ruszać. Trochę więcej zaczął się ruszać. Bardzo się cieszę, bo zaczął również robić przygotowania fizyczne w naszym klubie. Także widzę, że podchodzi do tego bardzo ambitnie. Także tak jak powiedziałeś, Juras Challenge. Także z czego ja osobiście jestem zadowolony. Na razie tarczujemy sobie raz w tygodniu od jakiegoś dłuższego czasu. Juras zawsze miał dryg do tego, do uderzania, do tarczowania i do kopania. Także z tym większego problemu nie ma. Jasne, czasami to trwa dłużej, czasami to trwa krócej, ale sukcesywnie i sumiennie i krok po kroku pracujemy na tym, żeby to było dłużej. No to spytam jeszcze o innego zawodnika WCA. Ostatnio Piotr Strus walczył na gali Strife. No i tam można powiedzieć, dla wielu niespodziewanie przegrał. Czego tam zabrakło? Czy to trochę ta rdza związana z tym, że nie walczył przez tyle czasu? Nie można też tak mówić. No jasne, na każdego to inaczej odreagowała ta przerwa. Jego przeciwnik nie walczył 6 lat, Piotr już nie walczył 2 lata, także to różnie. Myślę, że dużo obowiązków takich poza oktagonowych przyczynił się do tego. Piotr też był tam organizatorem, także myślę, że ta głowa była troszeczkę rozbiegana i
też pamiętajmy o tym, że tak bardzo może chciał się pokazać, że jednak gdzieś tam to wszystko może go troszeczkę przerosło. No ale spokojnie, no przegraliśmy, zrobiliśmy mały krok do tyłu. Mam nadzieję, że Piotrek szybko to sobie poukłada w głowie, już jest głód następnej walki, także myślę, że będzie chciał zatrzeć tą porażkę jak najszybciej. No to na koniec zapytam jeszcze o Janka Błachowicza, czy coś wiadomo, może jest już jakiś wstępny termin walki, coś więcej może trener wie? Na razie z tego co wiemy, Janek świętował 40 urodziny swoje, niestety nie mogłem być na tych urodzinach, bo byliśmy tu. No i co, no myślę, że jeszcze nie mamy żadnej konkretnej propozycji, także czekamy grzecznie i spokojnie. Janek cały czas coś tam sobie robi, cały czas przychodzi na poranne treningi, także tak, żeby nie zardzewieć, żeby nie wyjść z tego rytmu, także coś tam cały czas robić. Z tego co wiem, to jeszcze gdzieś tam ma odpocząć i dopiero może będzie się przygotował do jakiejś walki, jak dostanie jakąś konkretną, lukratywną propozycję. Jakieś teraz najbliższe starty w zawodniku WCA? Nie wiem, na chwilę obecną skupiam się na dzisiejszej gali. Tak, będą zawodnicy WCA, chyba na najbliższym fanie, to jest 11 marca. Także tam już będą walczyć zawodnicy. No dobrze, no to czekamy w takim razie i do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję bardzo. Dzięki.